Moja droga, ten nowy Resident Evil to Outlast to trochę przypomina. Co? A, bo on jest, wiesz, okay. Z pierwszej osoby. I bardziej się chowasz, niż walczysz. Jakiś tam pistolecik chyba się ma jedynie. Ogląda ktoś z was Lucyfera czy coś? Ten nowy serial? Serial Lucyfer? Nie. Chodzi tobie o normalny serial, taki. Tak, taki normalny. Ludzka? Taki nienormalny? No bo to drugi sezon wychodzi i sobie już oglądam, ale polecam, jeżeli chodzi tam, się interesuje i tak dalej. Lucy! I'm home! Może coś znajdę fajnego, to wrzucę. A propos tego. Historia jest to, że Lucyfer się znudził pilnowaniem piekła i postanowił sobie przyjechać na wakacje do Los Angeles. Serio? No. Prowadzi bal, można powiedzieć. To musi być ciekawy film. No i świetny aktor się dobrał, nie? Sukuba jako tą balmankę? Na tym wrzuciłem link z pierwszego sezonu trailer. O, dzięki. A czekaj, tego nie ma na Netflixie czasem? Jest, powinno być chyba. Nie mam pojęcia. Teraz właśnie niedawno był, właśnie czekam teraz na drugi odcinek drugiego sezonu, bo pierwszy był, znaczy zakończył się zajebiście. Nie będę nic spoilerował. Tak? Wizja Lucyfera jest mega i aktor się wpasował genialnie? No to trzeba będzie obejrzeć, ludzie. I reszta. Ale czekaj, czy jest na Netflixie, bo było na Netflixie, by było zajebiście. Sporo teraz w ogóle seriali fajnych wychodziło, tylko że czasu nie ma, żeby tego oglądać wszystkiego. Ciekawe. Nowe odcinki Lucyfera, nowe odcinki Gotham. To troszkę czasu zajmie zajęcie Rosji, zwłaszcza że tu są takie wielkie dystanse. Konstantin, ciekawe. The 100 jest zajebiste, tak, jest super, no. Ale to mogę przyznać, że jest super. To jest bardzo fajny serial. Ogólnie teraz aktualnie Paula i ja właściwie rzadziej, Paula właściwie przebija się przez House'a. Aktualnie. Bo na Netflixie są wszystkie sezony, jest 8 sezonów chyba, czy ile? House'a na Netflixie i przez wszystko się przebija. I połyka normalnie w zabójczym tempie. A na którym sezonie jesteście? Paula chyba na drugim sezonie jesteśmy. Mi się chyba tu linie jakoś powiększyły bardzo.
Netflixie są z napisami, nie? Z tego co wiem. Na Netflixie tak, z napisami jest. Nie, nie ma lektora. Znaczy zapowiadali, że powinny pojawiać się z lektorem. W sensie House'a nie ma z lektorem. A, no House'a, okej. A ile kosztuje Netflix? 40 zł ten HD? Jakoś tak? Szkoło tego. 40 z kawałkiem, nie? Ja mam to na stałą opłatę wrzucone po prostu. Aktualnie, żeby było śmieszniej, my więcej aktualnie na Netflixie oglądamy filmów i seriali niż z telewizji. No. Bo to dobra platforma do oglądania, nie? Właśnie. Masz tam wszystko na miejscu, więc... Aktualnie strasznie się powiększyła oferta. Bo oficjalnie wyszła niedawno. Bardzo się oferta powiększyła wręcz. Od którego? 20 chyba było. No ta, już... oficjalnie wyszło, no. W końcu, oficjalnie, w sensie wiecie, był support, ale nie było oficjalnie. Teraz czekajcie, z kim ja się tu biję? A, tak to wygląda. Jak tam USA? Ile trzeba mieć procent poparcia, w sensie... na przykład faszyzmu do demokracji, żeby dokonać przewrotu? Powyżej połowy. Jak masz powyżej połowy, to zaczyna się tam już coś dziać, a po chwili są już wybory. Także. Mija, co ty robisz? Halo? Hej. A zobaczcie, jaka Japonia wielka się teraz robi. Słuchajcie, to ja potrzebuję tak. I chamski. Ci chamskie natarcie. Chamskie natarcie. Chamskie natarcie. Też chamskie. Te wojska idą w końcu, czy nie? Trzeba przemodelować się. Trzeba przemodelować lotnictwo. Bo tu w ogóle wsparcia nie mają, nic na dobrą sprawę. Musisz 800 samolotów. Okej. Duże lotnisko 200 tylko. Czekajcie, 200 samolotów. To... Tych mogę tutaj przestawić. A przenoszą się to. Aby coś kombinować, nie może nic wykonać. Na razie niech jest tak, jak jest. Ja nie wiem, Chris, sorry. Ja nie wiem.
Trzymaj się, Rakes. Kuruj się, kuruj, stary. Kuruj się. Bo to ważne. Pamiętaj, zdrowie jest ważne w życiu, naprawdę. Cholernie ważne. Boże, brzmi jak jakiś stary dziadzio, co daje jakieś rady, co nie? Czemu tutaj są samoloty? Tutaj tego. Artyleria, czołgi są. Paląc. Tytuł tej gry? Oj, to jest skrót, Mortek. Hearts of Iron 4. Tak się gra nazywa dokładnie. Jeżeli osoba pyta się o tytuł, to to jest pełny tytuł. Nie chuj. Trzeba podawać pełny tytuł. Czemu czujesz się samotny jako lekki fan anime? Ja sam mogę powiedzieć, że jestem może nie aż takim fanem anime, ale lubię anime. Ale przyznasz, Yuki, że anime to są chińskie bajki dla dzieci, prawda? Dostał kika, tak przy okazji. A bajka dla dzieci. Tam. Hmm? Ragnera kopnąłem. Bo anime nazwał chińską bajką dla dzieci. Wiem, jest specjalnie go kiknąłem. Jak tam na wygnaniu było? Nieprzyjemnie. Mówisz? To był żart, Juchi. Na żartach się nie znasz. Nie znam się. No ma jesteś chińska bajka. Ja zakładam, że obejrzałem więcej anime od ciebie. To byś przegrał zakład. Ile obejrzałeś? Daję. Nigdy nie liczyłem. Po co mam liczyć? O tym? Chodzi o to o stworzenie nowej dywizji. Czekajcie, samoloty. O matko, błoska jedyna. Jest ok. Ja mam gdzieś tutaj puste lotnisko jakieś dobre. Puś. A
Nie ma chyba tutaj lotniska za bardzo, widzę. W ogóle nie ma lotniska tutaj. Nie są chińskie bajki. No teraz sobie zobaczyłem, że aktualnie mam 8285 odcinków obejrzanych. To sporo. To jest 549 serii. Nonsensopedia, no tak. Bo Widek. Z Nonsensopedii coś podałeś, no. Końcu jest to Nonsensopedia. Jaki sens? Chińskie bajki z Japonii, genialne po prostu. My znamy teraz, jak wyglądają chińskie bajki? Które są takie bajki? To jest to Spedia. Ale nie, teraz ja mówię, jak wyglądają chińskie bajki. Proponuję, co robią chińskie bajki? Są chińskie. Bo o to chodzi. No ale, jak są anime, to chodzi o to, czy... Ciekawie po prostu jak wyglądają chińskie bajki, to się powinni zrobić własne bajki, jak one wyglądają. Dobrze. Podobnie do czego? Inna kreska jest. No podobnie, bardzo inna. Ale jest taka inna kreska. Widać po prostu ten. Tam anime to jest różne określenie w innych krajach. U nas jest to japońskie bajki, a w Ameryce to jest ogólnie wszystkie rysowane. Wszystkie rysunkowe filmy u nich to jest anime. Kurde. U nas się przyjął, że anime to japońskie. No. Powoli znowu rrrr, muszę zrobić dobrze. Rrrr.